Dzieci mogą korzystać z darmowego internetu, mogą korzystać z PlayStation, więc myślę, że wszystko za darmo. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, bardzo dobra inicjatywa ze strony młodych ludzi, którzy wykazali się tutaj dużą inwencją i merytorycznie przygotowali tak program, że ten program został zakwalifikowany. No, musimy wiedzieć, że konkurencja była bardzo duża. I Limanowa jednak się przebiła i taką pracownię Orange mamy. Myślę, że będzie bardzo dobrze służyć dzieciom, tym mniejszym i tym większym. W jaki sposób udało Wam się utworzyć tą pracownię? Znaczy w ogóle na początku nie mieliśmy pomysłu, jakie działanie konkretne mamy na celu, żeby chcieliśmy coś zrobić. Nie mieliśmy konkretnego celu, co będziemy robili, prawda? I znaleźliśmy właśnie w internecie informacje na temat społecznego pracownia Orange. I właśnie wspólnymi siłami napisaliśmy projekt. No i został wybrany wśród 50. Znaczy 50 się kwalifikowało, a 751 było z całej Polski.